Wojtek, ty jesteś chłopak z plant i nie miałeś obaw przed tym powrotem tu na te swoje stare śmiecie? No, jak pan powiedział, jestem chłopakiem z plant, no gdzie mogę wrócić jak nie do domu, czy tak powiem. Więc żadnych obaw nie było. A powiedz mi, czy jakieś doświadczenie nabrałeś w klubie, w którym występowałeś, Wiktor i Solujówek? Nauczyłeś się coś? W Solujówku dużo taktyki było. To na pewno pociągnęło mnie w górę, że tak powiem, piłkarsko, ale też w głowie. Tam dużo rozmowy z trenerami było, więc też to nauczyło trochę psychicznego podejścia do meczu, że tak powiem. Trenera Kupca znałeś za swoich młodych lat. Czy zmienił się od tamtego czasu? Zmienił, nie zmienił. No, dopiero z trenerem, no nie wiem, 3 tygodnie trenuję, to nie wiem, myślę, że bardzo dużo się nie zmienił. Trenera Kupca dobrze wspomina, więc też to pociągnąłem, żeby wrócić do broni. A jak cię przyjęli koledzy? Większości chłopaków znałem, więc przyjęcie było bardzo ciepłe. Żartowaliśmy na początku, a wszystko ok jest. A zrobili ci jakiś numer, jak to się mówi w szatni? Jeszcze nie, ale domyślam, że coś może być pomału. Może po pierwszym meczu, ale zobaczymy. Dziękuję w takim razie za rozmowę.